Po 10 latach budowany na Euro 2012 i mogący pomieścić prawie 42 tysiące widzów, stadion ma nowego sponsora tytularnego. Kontrakt podpisany został na 6 lat i opiewa na kwotę 14 milionów złotych. Na naszych oczach stadion Wrocław zmienił się w Tarczyński Arena. I po 10 latach pierwszy raz to miejsce, to wyjątkowe miejsce, ta wyjątkowa sportowa arena doczekała się właśnie swojego sponsora. 6 lat, bo na tyle zwiążemy się umową, 14 milionów złotych, to są także niezwykle ważne parametry finansowe, które pozwolą jeszcze bardziej ustabilizować sytuację finansową naszej spółki. Prezes Tarczyński Arena zapewnia, że stadion dalej będzie podświetlany w kolorze zieleni bliskiej kibicom Śląska Wrocław. Stadion pozostaje domem Śląska, dominującym kolorem jest i będzie kolor zielony. Najczęściej membrana się świeci w kolorze zielonym, to wszystko pozostanie. Natomiast elementy brandingu i przede wszystkim loga Tarczyński Arena Wrocław będą z poszanowaniem kolorystyki sponsora tytularnego. Firma Tarczyński sprzedaje pyszne kabanosy i inne rodzaje wędlin. Ma zasięg globalny i jej produkty będą dostępne w trakcie meczów. Oprócz naszego food trucka, który rzeczywiście spełni tą rolę takiego pełnego wartościowego posiłku, za którego bierzemy odpowiedzialność, również będziemy dbać o to, aby wszystkie produkty mięsne, które catering będzie oferował, były o najwyższej jakości. Ale nie tylko oczywiście aspekty żywieniowe. Myślę, że tak jak pani prezes stadionu wspomniała, obydwie strony wchodzą w pewną nową rzeczywistość i dzięki tej współpracy wykreujemy coś z wartością dodaną dla kibiców. To już drugie tego typu wsparcie sportu firmy Tarczyński, ponieważ sponsoruje ona zespół futbolistów amerykańskich Panthers Wrocław. Firma Tarczyński to sponsor naszych futbolistów amerykańskich. Firma silnie zaangażowana w sprawy społeczne, w sprawy sportowe w szczególności. Z tych też działalności znamy się. Myślę, że gdyby nie właśnie te dobre doświadczenia z dotychczasowej współpracy, to dzisiejsze pozyskanie firmy prywatnej, bo ja to podkreślam, to nie jest firma państwowa, to nie jest spółka Skarbu Państwa, to jest firma prywatna, to są ludzie, którzy swoje prywatne pieniądze zarobione chcą się nimi podzielić właśnie w ten sposób. Bardzo im za to dziękuję. Czas odłożyć na bok przyzwyczajenia. Stadion Wrocław to teraz Tarczyński Arena. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.